Doktor habilitowany Przemysław Piotrowski. Od kilku lat na pierwszy plan wysuwa się zagrożenie terrorystyczne. W przypadku tego mundialu tym większe, jeżeli weźmiemy pod uwagę mocno skomplikowaną sytuację geopolityczną Rosji. Z zagroje typowo pikarskich na Le Y wskaza sytuację, gdy spotykaj się druny, katere mają między sob zaszkoci historyczne, czy to ze guzek wierdu na wczeniejsze spotkania, czy historii swoich krajów, jednak niebezpieczniej moeby te poza stadionami. Chyba ze zwłaszcza poza stadionami, a nawet poza miastami. To tam ochrona jest najsłabsza albo nie ma jej wcale. Nieprzypadkowo wikszo tak zwany. Ustawek odbywa się gdzie przecinek, gdzie policja ma utrudniony dostateczny pelub w miejscach, o których policja się nie dowie, bardzo rzadko jest to centra miast czy miejsca mocno uczczane. Ale nie wiemy, jak będzie w Rosji, wice trudno wyrokowa przecinek na ile tamtejsza policja jest ubydbajce o bezpieczeństwo jest przygotowane na takie scenariusze. Rosyjskie władze i organizatorzy mundialu zapewnia i przecinek poradzi i sobie z problemem pseudokibic w. Wierzy pan i? W końcu Rosja od lat synie z najbardziej krewkich grup chuligańskich. Czego przykład widzieliśmy chociażby podczas Euro 2016. Zawsze umiecham si przecinek, gdy esysz przecinek jak wadze jakiego pastwa zapewnia i przecinek całkowicie poradzi Y sobie z tym, czy innym problemem społecznym. To dotyczy te kwestii pseudokibic w. Wikszota STW stosuje tutaj leczenie objawowe, KPL daje bardzo niewiele, zamiast usuwa przyczyny zjawiska mecz 3 Ligi Jagiellonia 2 Białystok VS. Widzę w D. Rozrywki boli zoli pod stadionem miejskim w Białymstoku. Marcin Onfryuk w Polsce od lat funkcjonuje mit Wielkiej Brytanii jako jedynego pastwa, katereda orat chuliganom, tyle, nie do końca jest on zgodny z faktami. Drakowskie rozwiązanie, katery wobec rodowisk pseudokibic w zastosowa Y brytyjskie wadze by Y odpowiedzi na prawiczne wydarzenia z Heysebiki Lesborough. Faktycznie Brytyjczykom udało się usunąć chuliganów ze stadion i zwiększyć bezpieczeństwo na meczach, ale zjawisko zeszło do podziemia i przeniosło się pod miasta. Tak, ale to nie wina Brytyjczyków. O ile mi wiadomo, żaden kraj na wiecie nie zastosował rodgw, katere eliminowałoby przyczyny tego problemu, a co za tym idzie dawało realne szanse na jego rozwiązanie. O jakich przyczynach panem wi znak zapytania, to niezwykle obszerny temat, ale mwice w dumeskaecie najistotniejsze przyczyny jest związane z natur ludzk. Pierwsza to dzielenie wiata społecznego na nas i obcych. Robi to ju małe dzieci, jest to zachowanie zupełnie naturalne i uwarunkowane ewolucyjnie. Druga kwestia jest taka, eliba chuligan w istotny sposób upraszcza wiat osobom, katere funkcjonuj w jej ramach. Ma to niebagatelne znaczenie, jeżeli spojrzymy na czasy, w katerych jemy i w katerych stykamy się z ogromem informacji, a takie wieloci wzorcwi norm. Funkcjonowanie w takiej grupie skutecznie i szybko poszpkuje rzeczywisto, pokazuje, KPR drogi i co robi. Przynaleno do ligi chuligan pozwala czuć się mniej wyobcowanym w społeczeństwie, KPR zwłaszcza ludziom młodym CZ to wydaje się przytaczajce i zagrajce w takiej społeczności panuje proste wzorce, między innymi. Bycie agresywnym czy wykazywanie się si i gotowości do walki, jeżeli jednostka kieruje się nimi, ma szansę na szybki awans w grupowej hierarchii. To, o czym mówi, to tylko jedna grupa mechanizm w, katere funkcjonuje w tego rodzaju zbiorowo ciach, no, wanie. Subkultura kibicowska różni w zasadniczy sposób od innych subkultur. Subkultura kibicowska jest klasyczny subkultur przecinek zawierające wszystkie dystynktywne elementy dla tego typu grup. Chodzi o pi kryteriów, obszar zainteresowa przecinek wizerunek, ideologii przecinek obyczaje i aktywno TWCZ. Wszystkie te elementy występują w subkulturze kibicowskiej.
Co prawda w jej przypadku trudno im wio ideologii sensu stricto, ale elementy ideologii niewątpliwie występuj. Grzegorz Celejewski. Pod koniec maja brytyjscy pseudokibice zapowiedzieli bardzo jednoznacznie: e do Rosji jad robi burdy. Jeden z tamtejszych chuligan stwierdził nawet: e to będzie jak trzecia wojna wiatowa, czwarta, pita, z sta i zidna. Nie mokem się w czas na dziwi przecinek, co sprawia, e grupa ludzi ponosi duche koszty i przemierza cały gek kontynent, eby spotka się z nim podobny grup na obrze ach jakiego miasta i stoczy bitw przecinek, w katerej krew leje się strumieniami. CZ owiek ma tak natur przecinek, e stara się w moliwie dłym stopniu kontrolowa swoje rzeczywisto. ZW, aż czajeli jestem odym, pennym energii jęczyzm. Niestety w dzisiejszych czasach o tak kontrol nie jest łatwo. Bo gdzie ci jem, czy nie ma J nie znak zapytania w pracy? Kady ma jakiego szefa? Ma sobowi zetkawi kto M winam, co mamy robić? Bycie rodzinne? Nie zawsze układa się tak, jakby my chcieli i zamiast opok potrafi bypowanym balastem. Polityka? W gruncie rzeczy nie mamy na ni wpływu. Rynki finansowe? Tym bardziej, dlatego CZ-owiek szuka dla siebie takiego obszaru, w katerym faktycznie moje powiedzi dwukropek okej, mam realny wpływ na to, co się tutaj dzieje. A w przypadku subkultury pseudokibic wszystko jest sprowadzone do prostego starcia, albo my, albo oni. Trzecia wojna wiatowa. Na wykaszaniu takich hase korzystaj i chuligani, i media. W przypadku mediów obowiązuje stara zasada, za wiadomo jest dobry wiadomości. W przypadku chuliganów od dawna wiadomo za przecinek, a kiedy tylko mok przecinek to kreuj sima gwiazdy mediów. W. Jeden z brytyjskich badaczy subkultury pseudokibic opisywa w latach 80. jak chuligani niczym gwiazdy popkultury zbieraj wycinki prasowe na SWJ temat, zwłaszcza te pozytywne im więcej jest szumu wok ich działalności i plan W, tym bardziej utwierdzaj się w przekonaniu, es silni, groni i zdemoluj wszystko na swojej drodze, kiedy tylko dotrą do Rosji. Czyli zwykła, ludzka PR no i cecha bycia podziwiany. Raczej cecha zaznaczenia swojej obecności i swego rodzaju komunikat, i tak nas nie kochacie, wice przynajmniej si nas bycie widać to chociażby po tym, co grupy pseudokibicowskie wypisuj na murach krakowskich blogwi i kamienic, to ma swoje odbicie w mediach. A chuligani na swoich serwisach i forach internetowych monitoruj przecinek co i jak si o nich mówi. Bardzo zale Y im na wizerunku WSP czesnych barbarzy CW, katerzy zaraz służby Z na Marmagedon, chocia to oczywista bzdura, z drugiej strony pamiętam, jak brytyjscy pseudokibice, katerzy wybieraj si na mundial do Rosji, przekonywali, ejat tam chroni tak zwany normal SW. Twierdzili, rosyjskie wadze jest kompletnie nieprzygotowane do turnieju pod WZGLDM bezpieczeństwa, wice ich rodacy bez ochrony jechaliby na mistrzostwa jak owce na rze. Dotknął pan kolejnego ciekawego wtku, a mianowicie tego, pseudokibice porównuj się do rycerzy, a swoje zachowanie staraj się wzorować na rycerskich kodeksach. Ich ustawki majby jak dawne rycerskie pojedynki, walcz mi zysop przecinek kobietom i dzieciom nie dzieje się krzywda. Manifestuje SWJ patriotyzm, w przypadku polskich chuliganów między innymi. Przez odzież z symbolami Polski walcz celi, chronienie barw narodowych czy klubowych nawizuje do etosu rycerskiego, sternic przecinek rycerze bronili czci wybranek swojego serca. Brytyjscy pseudokibice, o katerych pan wspomniał kreuj narracji przecinek zgodnie z KTR musz stanastra Y Wielkiej Brytanii, bo ich kraj powinien by waciwie reprezentowany w Rosji. Te waciw reprezentacji jest zbrojny oddział przecinek, czyli oni z jednej strony rozumiem te narracji i pseudorycerski kontekst, ale z drugiej, to daleko idąca racjonalizacja z ich strony. Gierniczna, Giernik Zabrze 02.0 Jakub Orzechowski. Od zwykłego kibica erni ich tylko ten pseudorycerski etos, bo zastanawia mnie,
Jak wiele dzieli PZW, forma lesbi chuligan w sferze mentalnej i sferze tożsamościowej, a wreszcie w spojrzeniu na sam futbol. Zasadnicza różnica dotyczy definiowania tego, kim jest kibic. Normalsi to przede wszystkim konsumenci. Ich podejście do futbolu jest takie, że najważniejsze jest dobre widowisko. Przy okazji wanych spotka OPCZ postawy czysto konsumenckie i pojawia się u nich herwnie sentymenty związane z przynależności do określonego kręgu kulturowego, historii czy tradycji. Chuligani, nie mylmy ich z ultrasami, katerzy odpowiadaj za atmosferę na trybunach i oprawy meczowe, najczciej ta sfera rywalizacji sportowej między drużynami postrzegaj jedynie jako sposobno do zaistnienia w grupie, wykazania się przed innymi, poprawienia swojej pozycji w grupie, co więcej, w ostatniej dekadzie specyfika grup chuligańskich zata by takie wykorzystywana w przestrzeni zorganizowanej, między innymi do dystrybucji narkotyków czy działalności pirackiej. Nie możemy też zapomina o psychologicznych aspektach przynależności do grup pseudokibicowskich, i CZ.com daje to ogromne wsparcie, nie tylko emocjonalne czy psychologiczne. Czasami równie materialne, bo gdy na przykład na rynku pracy jest kryzys, to kto pomoże nam znalezajcie, jeli nie kumepę? Przynależność do społeczności gwarantuje te lepszy dostateczny p do informacji, ponieważ grupa zawsze ma ich więcej niż poszczególnej jednostki. Polski pseudokibicerni si w tym od swoich kolek w powachu z innych krajów znak zapytania rodowiska kibicowskie w innych krajach wiata mocno si od siebie erni. Nie wiem nawet o ernicach między Europą i Ameryk Południów przecinek w katerej futbol ma w RCZ status religii, ale o ernicach na samym starym kontynencie, w Polskie Napoli w czasach, gdy gra tam Diego Maradona w dużej mierze by ofinansowane przez mafii przecinek a sfera sportowa i kryminalna przenika Y w ogromnym stopniu. Z kolei w krajach skandynawskich obserwuje się obecnie coraz więcej WPF w neonazistowskich czy radykalnie prawicowych, w Holandii zgoła przeciwnie, na trybunach pojawia się i jest eksponowany symbol, który u nas nie miałby prawa zaistnie przecinek czyli gwiazda Dawida. W Niemczech na stadionie Bayernu Monachium mamy natomiast teczow flag przecinek katera u nas ewnie nie mokaby się pojawi. Trudno analizować problemy w kategoriach MVS reszta wiata, kady przypadek na Leigek rozpatrywa osobno. Zatem inaczej, rodowiska pseudokibicowskie z odzwierciedleniem nastrojów społecznych w ich krajach znak zapytania widzimy to choby na naszym przykładzie, sprawa starucha i tego, kto za niego erczy czy militarna symbolika, katera towarzyszy chuliganom, ale nasze rodowiska pseudokibicowskie to w ostatnich latach takie sporo pozytywnych akcji, między innymi wysyłanie paczek weteranom Armii Krajowej czy dbanie o ich groby, o katerych nie wolno zapomina przecinek bo nie możemy wrzuca wszystkich do jednego worka o nazwie patologia, młodzi ludzie potrzebują grupy. Przynależność do grupy jest ogromnie istotna. A nie tylko, aby w miarę możliwości była to grupa o charakterze konstruktywnym, a nie destruktywnym. A tak czysto liczbowo, polskie rodowisko chuligańskie jest liczne. Jak wypadamy pod tym WZG-em na tle innych europejskich nacji znak zapytania bardzo trudno o takie wyliczenia. Po pierwsze dlatego, ta rzeczywistość bardzo szybko się zmienia. Po drugie, nie ma żadnych oficjalnych statystyk, które pozwoliłyby z dużą pewnością powiedzieć przecinek jak sprawa wygląda. Wydaje się przecinek na tle innych PSTW nasza subkultura kibicowska, mam tutaj na myli jej radykalne odejmi, jest liczna mlice liczna ma pan na myli setki osb, tysiące, dziesiątki tysięcy znak zapytania liczna w porównaniu do SSW. Esowagwiczech w, czy nawet tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. Musimy jednak pamiętać przecinek podobnie jak w przypadku innych zjawisk społecznych czy kulturowych takim i tutaj ze WZGL-u na czasy PRL-u mamy pewne opinienie WZGL-em zachodniej CZ-ci kontynentu.
to, z czym na przełomie lat 70. i 80. zmaga Y władze w Wielkiej Brytanii i Holandii u nas na Tuskal pojawi osi mniej więcej dekad peniej. Peniej ten proces przenikania si wzorców przyspieszy przecinek, bo gdy otworzyli myśli na wiatr, to wszystko si wyrwnął, ale stereotypy zosta Y. W społecznej wiadomości stadionowy zadymiarz to niewykształcony i niegrzeźcy inteligencji osi jak w gresie. Czasem MOA jest w RCZ przeciwnie i w grupach chuligańskich znajdziemy erwnie pracownik w korporacji, katerzy po godzinach zakradaj kominiarki, bior szaliki, nakradaj kastety i jad na ustaw znak zapytania to jest jeden z najpopularniejszych mit w rodowiskach pseudokibic W. Mamy do czynienia wycznie z przedstawicielami szeroko rozumianej patologii społecznej. W rzeczywistości jest tak, jak pan Emery, te grupy S o wiele bardziej zepernicowane. Drugi mit jest taki, e chuliganami S wycznie MODM czyni w wieku 15 do 20 lat. Tymczasem grupy, Katerena Prafter ZDZ w tym rodowisku SKDI si z ludzi w wieku 30 plus czy nawet 35 plus, oni wyjazdy na ustawki mają dawno za sob i swoje razy zebrali przed laty. Teraz musi nie bije przecinek tylko prowadz interesy. Jodrzej Nowicki interesy znak zapytania tak mona to nazwa kropka. Chodzi m.in. o wpływanie na polityk klub sportowych, co doskonale wida na naszym podfuku. Zorganizowane rodowisko kibicowskie MOE ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie nawet długiego klubu. Wystarczy, co im się nie spodoba, jeżeli chodzi o transfery, trenera, wyniki czy cokolwiek innego i klub ma kilka tysięcy mniej sprzedanych bilet W, to już wymierne straty finansowe, ergo dłasi a nacisku, a przecie bojkot stadionowy to tylko jedno z narzędzi w wachlarzu grup pseudokibicowskich. Z perspektywy władz państwa dobrze byłoby postarać się zrozumieć tych ludzi i spozbę ich mylenia, zanim w prosty sposób zaczniemy ich etykietować czy stygmatyzować. Bo zakwalifikowanie ich wszystkich jako dresk czy idiot w nie posuwa nas ani o krok na brzdę, jeżeli chcemy poradzić sobie z problemem. To jest powód, dla którego kolejne polskie RZD nie potrafi Y sobie poradzić ze stadionowym bandytyzmem. Bo my elkalkami i działaj koniunkturalnie, zamiast SPR-bowa zrozumie zjawisko, z którym musi zmierzyć znak zapytania należałoby się na chwilę zatrzyma i nie działa tak, jak to politycy mają w zwyczaju, czyli akcyjnie lub w oparciu o rankingi popularności, sondaje poparcia społecznego czy oburzenie społeczeństwa. Mechanizm jest prosty i dobrze znany, mamy doniesienie na temat kolejnego zachowania chuligańskiego na WKZ lub mniejszy skal przecinek ludzie się o tym dowiaduj z telewizji czy internetu, bronię poziom społecznego oburzenia oraz poczucie zagrożenia. Z kolei gdy ludzie czuje się zagrożeni, nie chce zrozumie danego zjawiska, które wywołuje w nich taki stan. Posłuchaj tu esowani jednego ze znanych dziennikarzy. Ludzie nie chce fakt W, ludzie chce emocji. To i znakomicie potwierdza w rzeczywistości, poziom oburzenia ronie. Ludzie zaczynaj naciska na polityk W, aby ci zrobili co z problemem, a politycy CHCC pokaza przecinek S skuteczni generuj jakie rozwiązanie, najczciej represyjne, w ciągu kilku dni. Tyle ono nie może być skuteczne, bo odnosi się do skutków W, a nie przyczyn. Samo rodowisko polskich pseudokibiców z racji swojej specyfiki i charakteru jest trudnym i niedzicznym przeciwnikiem dla RZDZ-cy, takim, z którym wadza boi się konfrontować przecinek by nie wyjść z tego starcia na tarczy.myl przecinek zawsze tam, gdzie politycy mają do czynienia z potencjalnymi wyborcami, zastanawiaj się pi razy, zanim cokolwiek zrobi, a tutaj mamy spore rodowisko potencjalnych wyborców W. Co więcej, historia pokazała, że konfrontacja nie koczy się najlepiej dla RZDZ-cy. Pierwsze konfrontacyjne sytuacje, chociaż na o wiele mniejszą skalę w ostatnich latach,
zdarza się jeszcze w czasach realnego socjalizmu. W czas autorytarna władza państwa PRL-owskiego noka sobie z tym poradzi stanowczo, bo i czasy by i brek inne, i media mia zupełnie inną rolę przecinek wice takie sprawy o wiele łatwiej by o zamie pod dywan. Dzisiaj ju tak si nie da. Po potwierdzenie tej tezy nie musimy się ga daleko. RZD koalicji PO-PSL i przykład premiera Tuska, który w pewnym momencie stasi dla CZ-ci kibic symbolem za. Kolejna ekipa RZDZ-ca stara się ze rodowiskiem kibicowskim Y dobrze, dostrzega w nich patriotów i aktywnych, ideowo nastawionych młodych ludzi. Sam zawsze powtarzam, w młodych ludziach drzemi ogromny potencjał przecinek natomiast, czy to jest ci wzorcowi patrioci, tutaj bym się powa nie zastanowi. Dotkł pan kolejnego stereotypu o rodowisku kibicowskim, co prawda deklaruj się jako apolityczny, ale w gruncie rzeczy trzymaj z prawic. Klasyczny podział na lewic i prawic nie ma tutaj zastosowania, ale i raczej mówi o pewnej wizji wiata, a nie o przywizaniu do określonych barw politycznych. W przypadku grup pseudokibicowskich mamy ludzi, którzy wdaj się mi w zysob w bejki. Ludzi, dla których siła fizyczna, odwaga, nieustpliwo nawet mimo przegranej ma fundamentalne znaczenie. Teraz zadajmy sobie pytanie, kim według nich jestem czy zna? Wanie osób silny przecinek zdecydowan przecinek nieprzejednany. Taki pogląd by nawiad w naturalny sposób przesuwa te grup stron przekonania, nie ma adnych perod gw. Co jest albo białe, albo czarne. I tak wygląda wizja wiata grup chuligańskich. Jestemy Polakami, prawdziwy Polak to katolik, a na trybunach nie ma miejsca dla homoseksualizm gw. Widać to dobrze w stadionowych oprawach, zarówno symbole narodowe, jak i antysemickie. Czy homofobiczne co jaki czas pojawia się na trybunach i nie jest to bynajmniej dziełem przypadku. Doktor habilitowany Przemysław Piotrowski, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowotnej i Kryminologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji XJK, powiedzonych subkulturze pseudokibicowskiej, m.in. Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibic sportowych i chuligani a kultura futbolu w Polsce.